Dobra, obejrzmy. Awantura o kasę, 9. odcinek, zapraszam. Spartiatix! Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek no bo nie przedstawiają drużyną mistrzów. A oto loża, która czeka na naszych mistrzów. Chyba, że to było. Witamy dzisiejszych mistrzów Awantury o kasę już po raz trzeci w loży mistrzów. Zapraszam. Nie, trzeci, czyli dobrze zrobiliśmy. Okej. Radosław Drzewiecki, Ewa Kochaniec, Stanisława. Opłaca się kupować monitor z HDR? Jak jest na Enebie, to tak. Dobry wieczór. Witam. Panie Stanisławie, dobry wieczór. Pani Agato. Witamy Państwa. Od razu na początku chcę wyjaśnić, że jeżeli dzisiaj Państwo obronią mistrzowski tytuł, to wyrównacie rekord Awantury o kasę, jeżeli no właśnie chodzi o ilość wygranych finałów. A ilość pieniędzy przebiją chyba nawet. Pani Agato, czy ma Pani takie poczucie, że jest to waszym... Masa, racja. No, sądzę, że tak. Panie Radosławie? Ja myślę, że rekordy nie są do wyrównywania, tylko do bicia. I chcielibyśmy kontynuować to jeszcze dalej. Nie wiem, Pawlak, co to jest. Panie Radosławie, ja muszę powiedzieć, że waszym znakiem rozpoznawczym stały się bardzo wysokie i odważne... Wiesz, co dzisiaj będzie? Nie pytaj się, tylko przeczytaj tytuł streama. ...licytacje. I mogę powiedzieć, że troszkę jak... drapieżnik. Rzucacie się na swoje ofiary, wyrywacie w czasie licytacji jak najwięcej pieniędzy, potem nagle rzucacie wabank. Czy to jest jakaś taka wojna psychologiczna z przeciwnikiem? To znaczy na razie drużyny, z którymi rywalizowaliśmy, wymusiły na nas taką taktykę. Z każdą drużyną trzeba grać inaczej. Być może będzie inaczej, tak? Tak. Ja wam dobra, mistrza. Ważne tylko, żeby Stasiu wygrał. Mistrzowie. Zobaczmy, jak wygrywali w poprzednich programach. Oho, przypomnienie widzowie. Biologia. Słucham Państwa. 400. Niebiescy 400, mistrzowie. Po raz mam 900 od miesiąc. Mam 1000. 1000 po raz drugi i... Co na to mistrzowie? Gra 6, to z 6 odcinka? Cześć. W puli tylko tego jednego pytania mam 11 300 zł. Pamiętasz jak wczoraj? Który pierwiastek rośliny motylkowe pobierają z atmosfery za pośrednictwem bakterii brodawkowych? Dzięki Mogli za 5 lat. Witam. Cześć. Kto miał taki pomysł? Pani Agata? No to był dobry pomysł. Pazo! Witam. Czarna skrzynia. Nie wiemy, co jest w środku. O nie. Po prostu licytujemy w ciemno. Sad moment, widzowie. Co będzie? Mistrzowie, wabank. A nie, czekaj. To inna skrzynia. Mistrzowie po prostu zapłacili za czarną skrzynię wszystko, co mieli na koncie. A mieli na koncie 2200 zł. Co to oznacza, że stają się właścicielami tego, co jest... w czarnej skrzyni. Ktoś w terarkę? Nie zobaczymy już was w loży mistrzów w następnym programie. Natomiast ze stanem konta 10 600 zł jako mistrzowie do następnego programu przechodzą niebiescy. Co to deplot jest? Ja nie patrzę teraz, wybacz. Witam Jaszko. Na początek do puli biorę po 200 zł od każdej drużyny i ponieważ jestem w bardzo dobrym nastroju, dokładam jeszcze... O, witam Machoń. Machoń, posłuchaj. Przed chwilą widziałem filmik, jak występujesz u Paliona. Jeżeli to prawda, muszę niestety zabrać VIP-a, dać perma. Niestety. 5000, słucham Państwa. Mam na ciebie brudy i to nawet nie takie brudy, bo ja to pokazałem na live, więc już każdy o tym wie. Nie mogę cię nawet szantażować. Mistrzowie wabank! Mistrzowie wabank! Mówiłeś mi o tym? No ale widz mi wysłał teraz. Nie wiem skąd miał. Też ma na ciebie brudy. Dobrze, mistrzowie zagrali wabank. Ja powiem, że tutaj było co walczyć, ponieważ dołożyłem 5000 do puli tego pytania. W sumie za to pytanie można zarobić 9700 zł. No a żółci cały czas mają tą niewykorzystaną. Dobra, co ty pisałeś się tym Balatro? Napisz jeszcze raz. Pytanie z kategorii motoryzacja. Na licencji której firmy produkowano w Rumunii widzowie, na której? Dacia. Renault. Odpowiadamy na licencji firmy Renault. Renault. A kto to powiedział? Pan Stanisław. Pan Stanisław to powiedział? Renault 12 to było. Renault, tak jest! Stasiu, ty to jesteś mądry. Piękna. Balatro pod dwie pary zacząłem grać. A grasz te spodnia? Bo jest taka karta spodnie pod dwie pary, mega opa. Wylosowana kategoria to motoryzacja. 4200. Mam 4200. 4200 po raz drugi. 8800. Ile? 8800. 8800. Sprzedane. Jean Reno dobry. Ej, Jean Reno taki zarąbisty aktor, a on w filmach przestał grać, nie? On taki OP kiedyś był. Chłopie, z nim takie filmy były, dobra. Jak miał na imię założyciel firmy Ford? A, to też było. Czemu odpowiadają? Henry. Tak jest! Henryk. Henry Ford. Geografia Polski. Niebiescy 300. Niebiescy 300, mistrzowie? Mistrzowie 4600. U mojej uszy. Sprzedam. Co to za nutka? Znaczy się nie nutka, tylko emotka. Dobra. Umyja. A, to ten. Zapomniałem już o nim. W którym paśmie górskim leżą błędne skały? Góry Stołowe. Odpowiadamy Góry Stołowe. Tak jest! Góry Stołowe. Ja to tego w dupę nie wiedziałem. Jean Reno 75 lat ma. No i co? Instytut ma 100, a dalej kręci filmy. Niech się nie opieprza. Ja mam miliona, dalej streamuję. Niczego nie wiesz z tych pytań, ale za to wiem, że masz hipa. W GTA, w takim questie masz. W GTA. Po raz trzeci. Przepraszam cię. Jeżeli wygrają po raz czwarty, zobaczymy ich w Loży Mistrzów w następnym programie. Jeżeli przegrają, ustąpią miejsca nowej drużynie. Rozpoczynamy. Ma hifa, bo go zaraziłe? Może. Pierwszy etap. Widziałeś ten film Filadelfia? To o mnie i o tekili. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie jesteśmy pewną emotką. Złotych. A tu mam koło, na którym mam 31 kategorii ale pytań. Nie powiem, którą wybierz sam. Pierwszą kategorię. Kiedy podam kategorię, drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która... Gdzie? To wy. Ale tu są trzy ludziki. Chyba, że trzeci to ten HIV. Za dużo na dziś streamowania. Dzięki Kubanok za 16 lat. Siema dziadek, jak to widać, ty jesteś prawdziwym Syzyfem, bo nieważne ile razy obejrzysz awantury, to i tak nie zdasz odpowiedzi. Ale ja tego nie oglądałem, no w dupę. Zapłaci za pytanie najwięcej, będzie odpowiedź. A jakbym odpowiem chociaż na jedno, to od razu piszesz w dupę, że oglądałem przed streamem. Pieprz się. Odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli odpowie błędnie, wtedy pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Ty, mamy 6 pytań w pierwszym etapie gry. Losuję pierwszą kategorię. Uroka Alona. Okej, Kapik, miło. O, właśnie, widz dobrze zwrócił uwagę. Historia sztuki ciągle jest, gdzie jest jakieś muzeum, co powinno być pytane jako jakieś geografia, a nie historię sztuki. Więc zgadzam się z widzem, +1. I bisz nie oszukuj. Historia sztuki. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300, kto na więcej? Zieloni, żółci, dobra. 300 po raz drugi, 300 po raz żółci. Żółci 1000. O kurde, co to za profesor? Kto na więcej? Zieloni, żółci, 300 po raz drugi, 300 po raz... Pan Kleks! 1000, mam już 1000! Mam 1000 od żółtych, to jest 1000 po raz pierwszy, 1000 po raz drugi. Zieloni co krzyczeli? Zieloni 1200. Zieloni 1200, mam 1200 po raz pierwszy, 1200 no dawaj. Po raz drugi. Żółci 1500! 1500 no, żółtych, to jest po raz drugi. Pan Kleks, ja mu kibicuję. Po raz trzeci. Sprzedamy. Dobrze. Ambroży Kleks. Żółci licytowali odważnie, kupili pytanie za 1500 zł, ale w puli pytania 3000. Nie, ja mu kibicuję. Popatrzmy na telewizję. No nie, gdzie jest to muzeum? Pieprz. Który ród magnacki wybudował zaprezentowany pałac barokowy w Białymstoku? Kononowicza. Branicki. To pan nie wiem. Braniccy. Słucham? Braniccy. Tak jest! Ja w całku to ja tylko Kononowicza znam. Ale ciekawe. Broniccy. Dobrze słyszałem, że to pani Beata pierwsza rzuciła? Jasper, no, radość. Albion offline. Pan Piotr. Za nami pierwsze pytanie, jeszcze 5 pytań do zakończenia pierwszego etapu. Gratuluję żółtym. Oni przejmują prowadzenie, mają na koncie 6,5. Dobra, Ambroży Kleks musi wygrać. 1000 zł, za nimi niebiescy 4700 i zieloni 3800. Zielonych to ja szczerze patrzę na zielonych i czuję nienawiść, a ty? Za nimi niebiescy 4700 i zieloni 3. Tylko nie wiem czemu, ale taką nienawiść czuję, jak na nich patrzę. 800. Szczęście sprzyja lepszym. Zanim wylosuję kolejną kategorię, chyba tak, Lukaszu, no. To jest szlachcic podróżnik w czasie. Pan Kleks, no. Pan Kleks. Jesteśmy z Państwem ponownie, oglądają Państwo tyle turniej Awantura o Kasę. W tej chwili prowadzi drużyna żółtych 6500, potem niebiescy 4700, a za nimi zieloni 3800. Losuję kolejną kategorię. Pieprzyć jeszcze zielony. 5 pytań do zakończenia pierwszego etapu. Mają gościa z nerfem? Jakim nerfem? Co? Sztuka kulinarna. Nowa kategoria jakaś, ja pierdzielę. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Żółci 1000! Żółci 1000! Ambroży, ładnie! Mam 1200 po raz pierwszy. 1500! Dobrze, dobrze, ale on dobrze gra. Kto da więcej? Żółci 3! Ej! Obyś odpadł, nie powiem kto. Obyś odpadł. Czy mają Państwo kucharza w drużynie? Nie. Dwie kobiety. Na pewno mają jednego, co nie wie, co to jedzenie. Aha, no to może się udać. Ja powiem tylko, że zieloni zagrali wabank. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 7000 na koncie i obejmą prowadzenie. Jeżeli niestety nieprawidłowo, wtedy zakończą grę. Oczywiście żartuję, bo każdy może nie wiedzieć, co to za konkretne jedzenie. Typu zapytasz kogoś z Chin, co to kebab, to nie wie, tak? O to mi chodziło oczywiście. Dzięki, Jaszko, za Prima. Niebieskim udzielam ostrzeżenia za pasywność w licytacji. Następnym razem będzie kara pieniężna. Płacasz stream za rasizm? Jeżeli widzisz coś rasistowskiego w tym streamie, to jesteś po prostu rasistą. Poza spokojem. Dzięki, dzięki, Jaszko. Ile lat dojrzewa wino Beaujolais Nouveau? Niezła w dupę kulinaria. To za pytanie, chyba z chemii. Tak. Udzielam odpowiedzi. Rok. Do domu, do domu, do domu Jasper Radość. Do domu Jasper Radość. Przykro mi, ale niestety nie. Jest to wino spożywane od razu po fermentacji. Zaryzykowali, no ale tym razem niestety nie udało się. Ty, ja tak myślałem więc... Ty, jak? Ja myślałem, że to właśnie jest pytanie o tą fermentację, ile trwa. Bo oni pewnie też tak pomyśleli chyba. Zakończyli Państwo w tym momencie grę, nie mając pieniędzy na koncie. Dziękujemy Wam bardzo. W sumie To można tak zawsze powiedzieć, że po fermentacji se można napić, no bo tak jest. Ty, dziwne to pytanie było. Nie rozumiem. Tyle dojrzewa? No tak. No to potocznie. Po alkoholikowemu. Zostały nam dwie drużyny. W tym momencie prowadzą niebiescy, mając 4,5 tysiąca. Żółci mają 1000 złotych mniej. I uwaga. Czego się boi to wino? Do puli następnego pytania przechodzi 7000 złotych. Jeszcze 4 pytania w pierwszym etapie. Zęby się dziewczyny. Kategoria film polski. Się mówi? Ja nie wiem. Rozpoczynam licytację, będzie pytanie o pana Kleksa. Każdej drużyny, słucham państwa. Niebiescy 8. Mam 800. Żółci 2000. Proszę, wabank żółci. Wabank, wabank, błagam, Kleks. Ambroży, Ambroży. Ambroży! W dupę śmieci. 12 tysięcy puli. Pytanie o pana Kleksa. Nie licytować więcej, bo i tak by przelicytowali, tak? Teoretycznie tak. Teoretycznie tak. W tej chwili, proszę państwa, leci, on nie myśli. No, może warto było licytować, ponieważ w puli tego jednego pytania mam 12 000 złotych. Może odpadną? Może odpadną? Ty, ona wygląda jak nie z tych czasów. Twórczyni roli Mady Miller, bogatej panny w Ziemi Obiecanej. Jakie aktorki wtedy były? To film o łodzi, ja to powinienem wiedzieć, a gówno wiem. Krystyna Janda. Jest taka aktorka? Chyba jest, tylko nie wiem, czy ma tak na imię. Ja też kimś pojedzie. W domu brała Bożena Dykiel. Jan Achone. Może kupimy podpowiedź? Chcemy kupić podpowiedź. Nie. Proszę bardzo. Mogę sprzedać podpowiedź, ale ponieważ jest to pod bloku, gra o wszystko, to ja sprzedam ją za 1500 zł. No dobrze, za wszystko, dobrze. Co macie. Co robimy? Nie, ja pieniądze. Później będziemy się zadać. Czyli wszystko, co mamy. Za 1500? Nie, dziękujemy, nie zgadzamy. Proszę? Za 1300 mogli się potargować, to by jeszcze wabank krzyknęli. Proszę, Ambroży, krzyknij wabank w następnym pytaniu. Ziemi Obiecanej, Boże, to grał. Ty, powiedzieli to teraz, słyszałeś? Janda, Krystyna Janda, chyba ona tak ma na imię. Przykro nam, niestety nie wiemy. No powiedz to! 10 sekund mają państwo na zastanowienie się jeszcze. Jak będzie źle, to odpadamy, tak? Czy to była odpowiedź? Jak będzie źle, to odpadamy, krytynie, a jak nie odpowiesz, to co? Jest dobrze wtedy? Idioto pieprzony? Bym ci łeb o ten stół odbił, ty ci kurde, tak by... O! Widziałeś ten filmik, jak ruski ojciec gra z synem w koszykówkę, tylko że piłka jest jego głową? Nieważne. To było w GTA. Czas minął, proszę odpowiedź. Krystyna Janda, to jest nasza odpowiedź. Też moja odpowiedź. Nie. Co na to powiedzą żółci? Bożena Dykiel. Tak, to... Ja pierdzielę, ta z reklam w dupę płynu do naczyń. To jest ona. Pieprzyć. Była Bożena Dykiel. Ja nie wiedziałem, że ona wtedy żyła. Myślałem, że... Aluj. Żółci udzielili dobrej odpowiedzi, ale powinni to zrobić niebiescy. Tak więc sytuacja jest bardzo ciekawa. Mam jeszcze 3 pytania do końca pierwszego etapu, a na koncie obu drużyn po 1500 zł. Natomiast... Ty, widziałeś, serio się pytam, ten filmik, jak stary gra z synem w koszykówkę w Rosji? Co w CS-a synek gra? No pokazywałem to, nieważne. W puli do następnego pytania przechodzi 12 000. Nie? Ma ktoś link do tego? Nagrywałeś to? Przecież... Kategoria polskie seriale. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 1000! Rzuci 1000! 1000 po raz drugi i 1000 po raz... 1100 po raz pierwszy, 1100 po raz drugi niebiescy, 1300 po raz pierwszy, 1300 po raz drugi, 1400 po raz drugi, 1400 po raz trzeci. Ty idioto zawczony! Jak on... To pytanie rozstrzygnie o losach pierwszego etapu. Co za pieprzony przygód. No nie mogę. Nie chciał pan listować wyżej? Nie chciał pan pójść w bank? Drużyna mnie troszkę wstrzymała. Bo tak to... Nie tylko on jest idiotą w tym teamie? W sumie zależałoby od pana. Gdybyście wiedzieli, byście wygrali. A tak to tak naprawdę uzależniacie wasz sukces od tego, czy będą wiedzieli niebiescy. No tak. Niebiescy wylicytowali pytanie. Ambroży, w puli mam aż 14 700 zł. Jeżeli odpowiedzą, będą mieli na koncie 14 800 i wchodzą do finału. Oczywiście. Jeżeli nie odpowiedzą, do finału wejdą żółci. Nie odpowiedzą, też myślę. Nie odpowiedzą. No, nie wiadomo jakie pytanie, może być bardzo proste. Zresztą... Ale mnie zdenerwował Ambroży. Ja mu kibicuję, on taki przygłupny. Pani Agnieszka, pluszę? Nie mieliśmy. Spójrzmy na telebim. Coś łatwego będzie. Ty, to jest o tych, co sąsiedzi się wyzywają. Jak to się nazywa? Sami swoi, no. Dawaj, podejdźmy. Oto pytanie, jak ma na imię krewny Pawlaka, który przyjechał do Polski na chrzciny? Jan. Nasza odpowiedź to John, czyli Jan. Źle. Tak jest! Kurde, Ambroży, wypieprzasz. Ja pierdzielę, Jan. Nie mogę. Jan, John, tak jest. I tym samym, proszę państwa, wyjaśnimy się losy pierwszego. Tam proszę by to wiedział. Ale witamy niebieskich. Macie 14 800 na koncie. Jest to najwyższa do tej pory wygrana w pierwszym etapie. Gratulacje. I żegnamy żółtych. Wygrali państwo dwie... To jest Amy ten filmik, co mówiłam? Zobacz, tu ojciec z synem grają w koszykówkę. W Rosji. Nie wspieram, ale obejrzmy. А, я тебе куда казав? Ехать! За хлібом, а чо? Так а що ти сидиш? Давай пошуршав бігом. Все, їду. Teraz zobacz, dwutakt. Dobra, koniec. Koniec. Oczywiście to byli kaskaderzy, to była liga rosyjska NBA, no. Więcej licytować, macie zbyt mało pieniędzy. Dziękujemy wam bardzo. Ambroży 5 dych. Aj, dupa ci żółci, ci zieloni. Takie half-heady w tym programie. Zgłaszasz tego streama do nas? Ale za co? Jakby Gortat tak zrobił, to co? Dobrze. Chodzi mając kwotę 14 800 zł, to jest najwyższa wygrana do tej pory w pierwszym etapie gry. Chcielibyśmy was bliżej poznać, panie Tomaszu. Widzę. Wiemy, że pan jest maturzystą z Opoczna. Jakie są pańskie zainteresowania? No, głównie interesuję się geografią, motoryzacją, muzyką, a także po trochu wszystkim. No. To wszystkim też się przyda. Panie Jacku, pan jest technikiem, mechanikiem z Pruszkowa. Jakie są pańskie zainteresowania? Moim zainteresowaniem jest komputer. Interesuję się nim bardzo i motoryzacja. Moje dwa najważniejsze. 2002 rok i komputer to jest pasjonat. Koniki. Agnieszka z kolei jest ekonomistką z Graczy. Pani Agnieszko, czym się pani interesuje? Ja w wolnych chwilach lubię czytać książki, aczkolwiek najwięcej czasu zajmuje mi wychowywanie dziecka. W jakim wieku dzieciaczek? 21 miesięcy ma. O, no to pozdrawiamy, chociaż nie wie, że go pozdrawiamy. Teraz ma 20 parę lat ten dzieciak. Jesteś tu na czacie? Panie Jakubie, pan z kolei jest studentem politologii. Ile twoja mama ma teraz lat? Tak pytam. Pan poza polityką. Interesuje się przede wszystkim sportem, no także muzyką. Dzięki za suba. Zobaczymy, czy uda się Myszo Jeleń. Dzięki za 25 lat. A ja witam mistrzów po raz trzeci w waszej loży. Panie Radosławie, obserwowaliście grę niebieskich. Co sądzicie o tym, jak gra? Twoja mama ma teraz 18. Dobrze. Po raz kolejny widać, że... Dzięki Kalafior za 8 lat. Pamiętam, jak miałem 8 lat i jadłem maczugi. No teraz masz, pewnie jesz maczugi, także smacznego. Tylko ostre granie przynosi... Łukaszu, no tak, ale ja na początku programu powiedziałem, że waszym znakiem rozpoznawczym jest to, że gracie wysoko, ale co teraz? Suchy pot, to ja niestety mama, 48 mama, Agnieszka jak coś. Aż dziwne, że ją w programie widzę. Do gry mając 9, dziwne to by było, jakbyś ojca zobaczył że zgodnie z regulaminem mistrzowie wchodzą do gry kolejnej z taką stawką, jaką wygrali w pierwszym etapie pierwszego swojego wygranego programu. A więc to jest 9,5 tysiąca. Oni mają 14,800. Co zrobić z taką dysproporcją? Będziemy starać się zniwelować tą różnicę, no i będzie ciekawie. No witamy i powodzenia. Staszek musi wygrać. Ambroży odpad, chociaż Staszek niech przejdzie. Na kole mam kategorię pytań. Za chwilę wylosuję pierwszą kategorię. Kiedy ją przeczytam, drużyny przystąpią do licytacji. Ta, która wylicytuje najwięcej, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli odpowie błędnie, wtedy pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w finale. Losuję pierwszą kategorię. Niebieskich jest za Kolsą? Co ty piszesz? O ja pierdziele. Fishinga. Jak to jest? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Niebiescy? Niebiescy 500. 500 mistrzowie? Pas. 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Wiem, że nie chcą wędkarstwa, no ale... mieli zmniejszać. Dzięki Cyrylek za 14 lat. Do tego pytania 800 zł. Ile wynosi wymiar ochronny babki szczupłej? To pytanie. Jest tam taki ryby. Pytamy o ryby. Może być mała ryba? Ale to zależy ile jego. Wynosi wymiar ochronny ile? 10 nie ma wymiaru. Nie spadniemy tak właśnie. Nie ma czegoś takiego jak babka szczupła? No nie ma, nie ma. Ryby to są takie, łosoś, dorsz. Nasza odpowiedź brzmi, że nie ma wymiaru. Paluszki rybne, tak dalej, nie? Filetopisz. Czy ktoś z państwa wędkuje? Kiedyś. Kiedyś, tak? Nie ma wymiaru, tak jest. Skąd on wiedział? Stare zainteresowania także procentują. 800 zł przeszło na konto drużyny niebieskich. Mają teraz 15100, na koncie mistrzów 9200. Losuje kolejną kategorię. Daj spokój. Który to jest ten za Kolson u niebieskich? Kategoria Historia Polski. O 7 moment. Zobaczmy. Poważne pytanie. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 400. Mistrzowie 400. Niebiescy 600. 600 mistrzowie. No więcej. 1000. Mam 1000. I to jest 1000 po raz pierwszy. Leć. 1000 po raz drugi. Nie słuchaj go. Dobrze, dobrze, dobrze. Mistrzowie 1500. Mam 1500. Co dalej? Niebiescy 1600. Mistrzowie. Mistrzowie 3000. 3000. Mam 3 od mistrzów. Blokada czy nie umieją? Po raz trzeci. Ale to i tak są tak do tyłu. Ciorni. Pani Agnieszko, nie chcieli państwo licytować dalej? Koledzy doradzali, aby nie licytować. A, żeby nie licytować. O. Musi bardziej puli tego pytania dociskać, bo przegra mistrzu. 600 zł. Pytanie z historii Polski. Jak nazywa się port w Norwegii, o który walczyli Polacy w 1940 roku? Narvik. Narvik? Co? Narvik. Stanisław, proszę. Brawa! Brawa, panie Stanisławie! Dobra, jest git, jest git. Brave... Nie, co ty piszesz? Jezus Maria, co ja czytam? Nie pisz. Stanisław jest mechanikiem samochodowym z Krynicy i muszę powiedzieć, że często ratuje swoją drużynę. W tej chwili wciąż prowadzą niebiescy, mają 13 500 na koncie, ale no, gonią ich mistrzowie, mają 10 800. No, nadal gigantyczna przewaga. Ty, oni dadzą radę? Chyba mała szansa, że oni to wygrają. Chyba, że Ibiza dołoży. Kategoria gramatyka i ortografia. No, super, ciężkie, ciężkie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 500? No więcej, 600, mistrzowie, żeby wygrać. 1000, mam już 1000, to jest 1000 po raz drugi i 1000 po raz... 1500 mam od niebieskich. Mistrzowie 2000. Mam 2 od mistrzów. Co to po raz drugi, 2000 po raz... Niebiescy 2000. Ty, teraz będą do przodu? Tak. Teraz będę już do przodu. Ty niebiescy debile, oddają kapitał, a mogliby krzyczeć wszystko i siedzieć tylko na dupie. Proszę państwa, mistrzowie są znani z wysokich i ostrych licytacji i ta licytacja ma szansę zmienić przebieg finału. Bo jeżeli odpowiedzą prawidłowo, oni obejmą prowadzenie, będą mieli 13 tysięcy, a drużyna niebieskich 11 300. W puli tego pytania 5200. To zapytanie, którego oczywiście nie odpowiem, ale... Jak określamy wyrazy mające przeciwstawne znaczenie? Antonim. Jak? Jakie antonimy? Oksymoron. Odpowiadamy antonimy. Kto zasugerował taką odpowiedź? Maturzystki. Maturzystki, tak? Brawo, tak! Dobra, bo w latach 90. jak był program, inne znaczenia były, zapomniałem. Inne znaczenia były, inne. Teraz to się nazywa chyba orangutan, to słowo. Antonimy. Daj spokój. Szczerze zmienili definicję słów. Ja mam pytanie do niebieskich. Państwo również mają maturzystę. Dlaczego nie licytowali się więcej? No mieliście więcej pieniędzy. Który to jest maturzysta? No zostawimy na później. Jeszcze jest czas. No tak, jest czas, ale dzięki takiej ostrej licytacji ze strony mistrzów, no to oni teraz, oni z kolei mają więcej pieniędzy do licytowania. No zobaczymy, jeszcze mamy 3 pytania do zakończenia finału. Losuję, powiem tylko, że mistrzowie mają 13 tysięcy, a nie... Matis dał na Golibordę 5 zł, Dizadu stary dawaj nabitą śmietankę, bo jednak nie przepadam za tobą i będę oglądał random napraw czat, bo nawet cię tam zwyzywać nie mogę. W sensie, jak się nie będę z tą bił na bitej śmietance, to będziesz oglądał random brusa? Ale to sobie robisz krzywdę, nie mi. Niebiescy 11 300. Oksymoron to wsteczna. Dobrze było. Ja bym zaliczył, jakbym odpowiedział i miał do wyboru zaliczyć czy nie. Kategoria czarna skrzynia. Dobra, czarna skrzynia, pokazuj. Co? Kupujemy. To była złotówka, tak. Tak, tak. No ale po co kupować, jeszcze odpadniesz? Czarny, uważaj. Oto czarna skrzynia, która podlega licytacji tak jak pytanie. W czarnej skrzyni może być złotówka, może być jakaś inna kwota pieniędzy. Mogą być kluczyki do samochodu. Czyli blisko nie wiemy, byłem, tak? W czarnej skrzyni. Dzięki. Będziemy ją teraz licytowali. Czarną skrzynię otworzę dopiero po zakończeniu finału. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300 za skrzynię. Dadzą coś niebiescy? 300 po raz drugi. Niebiescy 400. Mam 400, mistrzowie? Mistrzowie 500. Mam 500. Niebiescy? 500 po raz drugi i 500 po raz... Niebiescy 800. Mam 800. Mistrzowie 1000. Mam 1000 od mistrzów, 1000 po raz drugi i 1000 po raz trzeci. Ty ja... Taniutko dzisiaj. Dziękuję. Zawsze to 3K poszło. Zawartość czarnej skrzyni. Nie wiemy, co jest w środku, dowiemy się dopiero po finale. Ogór. Losuję kolejną kategorię, jeszcze 3 pytania. Dobra, Azerbejdżan. Geografia świata. Ten kraj na N. Biorę po 200 zł. Co jeszcze jest na ziemi? Rozpoczynam licytację. Słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Niebiescy? Niebiescy 500. 500. Mistrzowie 1000. 1000. Holelo. 1000 po raz drugi. 1000. Ty, ale niebiescy to tacy dawcy kapitału, co? Mam 1700 mistrzów. 1700 po raz drugi. Niebiescy 2. Mam 2. 2 po raz. Leć. Wysysaj. 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 2,5 po raz. Ale, bo zobacz jak oni dają. Niebiescy tacy. W puli tego pytania mam 4500 zł. Radość. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą, zwiększą swoją przewagę, będą mieli wtedy 14 000, a jeżeli odpowiedzą nieprawidłowo, to wciąż będą wygrywać, ale dużo mniejszą przewagą będą mieli 9500. Niebiescy mają 8,5. Jakieś łatwe tym razem? Czy... Jaki język urzędowy obowiązuje w Senegalu? Francuski. Francuski. Odpowiadamy język francuski. Kto zasugerował? Pan Stanisław. Pan Stanisław miał rację. Francuski! Dobra. To jest z Senegalu? Kto? Mistrzowie zwiększyli swoją przewagę, mają w tej chwili 14 000 złotych, niebiescy 8,5 tysiąca. Zanim wylosuję następną kategorię... To jest z Senegalu? Dziadek ma 5 lat, to wie? Czekaj, ale ty to napisałeś, dziadek ma 500 lat, to nie wiem wcześniej, jak źle powiedziałem. Finał Awantury o Kasę. To, że mam 500 lat, to dobrze czy źle w końcu? Mają w tej chwili 14 000 złotych, niebiescy 8,5 tysiąca. Pani Agnieszko, to była jakaś strategia, żeby nie licytować dalej? Czy chwila zawahania? Co ty? Zawahanie raczej. Mamy jeszcze 2 pytania do zakończenia finału. Losuję kolejną kategorię. Pani Agnieszka Pluszak? Kategoria chemia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300, niebiescy? 300 po raz drugi. 300 po raz... 400 po raz pierwszy. 400. Mam 500 od mistrzów, 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Nie, oni są już... Już im chyba psycha siadła od tego przegrywania. W puli tego pytania mam 900 zł. Który z pierwiastków z grupy litowców wykazuje najmniejszą reaktywność? Litowcy. Z czego? Dobra, kitowiec? Ja nie wiem. A ile będzie podpowiedź kosztować? Ja największy reaktor. Mieli się? Proszę bardzo. Po co? Sód, lit, neodym, hafn. Sód to na pewno nie. Skadujemy? 33% szans, której z tamtych. No dobra, ja bym powiedziała, że słód jest równy do największej operacji. Tym razem bardziej zgadujemy niż odpowiadamy. Bierzemy lituch? Kto zasugerował tę odpowiedź? To było raczej zgadnięte niż odpowiedziane. Ale kto zgadł z państwa? Agata. Brawo, tak jest, lit! No i git. Agata mocniejsza niż... jak się tamta nazywa. Ma bardzo świeże wiadomości, dużo pamięta. Lit, tak jest. W ten sposób mistrzowie mają w tej chwili 14 100 zł, niebiescy 8 100 zł. I uwaga, losuję ostatnią kategorię. Lit. Ostatnie już? To jest. A no ta, bo pierwsza ta runda trwa krótko. Bo wszyscy odpadli od razu. Kategoria biologia. Nie no, już mistrzowie na pewno nie odpadną. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Mistrzowie 300? Mistrzowie 300 niebiescy, 300 po raz drugi i 300 po raz... Jezus, jakie oni mają lagi. Mam 500, 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. No ta już wymyśliła, co dziecku kupi za te... za swoje udziały w wygranej. Aj. Co? Czyżby niebiescy się poddali w licytacji celowo? Pieprzyć niebieskich. Tak? Tak. Proszę bardzo, będzie teraz pytanie dla mistrzów. Pieprzyć ostatnie niebieskich. Pytanie w finale. Który gatunek ssaka łasicowatego znany jest też pod nazwą jaźwiec? Ssak łasicowaty. Jaź? Jest. Co to jest jaź? Weź zapytaj, ile kosztuje podpowiedź. Drużyna ustaliła, że zapytamy, ile będzie kosztować podpowiedź. Co to jaź? 300 zł. To bierzemy. Proszę bardzo. Mistrzowie bez targowania są bogaci. Gronostaj, kuna, borsuk, tchórz. Jaźwiec. Nie wiem, takie RNG, ja cokolwiek można powiedzieć. Odpowiadamy, borsuk. Kto zasugerował tę odpowiedź? Pan Stanisław. Pan Stanisław, dobrze, borsuk. Kurde, taki borsuk? Diament drużyny mistrzów, pan Stanisław. Diament kieruje Silverów, kolejny odcinek. Dziad z Łodzi dał na Goldbordę 5 zł. Oglądałem ostatnio filmik z Lombardu i ty nawet nie ogarniasz, że jest taka marka telefonu jak Poco albo Xiaomi, jak to jest. A po co mi taka gówniana wiedza? Proszę państwa, kończymy grę, ale jeszcze wyniki i zawartość czarnej skrzyni. Przepraszam, ale serio się pytam. Tych chińskich telefonów to co tydzień nowy ten. Ja już to w dupie mam. Dobra, jeszcze ciorna, ty, ciorna jeszcze. Mistrzowie kończą grę, mając za dzisiejszy program 14 200 To jest ogólna wiedza, ćwierć mózgu. To, że jest telefon po co? Dymek. To, że ty w dupę bezdomna szmato chodzisz po Mediamarkecie, żeby się ogrzać zimą i patrzysz niby, żeby kupić telefon, a w kieszeniach tylko dziury, nie znaczy, że ja wiem, co to jest w dupę telefon, po co, rozumiesz mnie? Koniec tematu, oglądajmy, co jest w skrzynce. A za 4 programy 49 300 zł. Oczywiście. Rekord awantury o kasę. 49 300. Oczywiście bez obrazy. Poprzedni rekord był 40. Przepraszam, Dylek, poniosło mnie. I proszę państwa, czas jeszcze na czarną skrzynię. To już drugi raz kupili nasi mistrzowie czarną skrzynię. W poprzednim programie kupili. Serio, nie wiem, co to jest po co telefon. Za 3200. A co było w czarnej skrzyni? Przypomnijmy sobie tę sytuację. Oto tajemnicza czarna skrzynia. Mówię tajemnicza, bo nikt nie wie, co jest w środku. W środku może być złotówka, jakaś inna kwota pieniędzy, a może nawet są kluczyki do samochodu. Tego nie wiemy i czarna skrzynia podlega normalnej licytacji. Czarną skrzynię otworzymy dopiero po finałowej rozgrywce. Proszę bardzo, otwieram licytację, sprzedaję czarną skrzynię, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Dobrze, że przypominają. Witam, inżynier. Dymek, wybaczysz mi, jak zrobię tak? To dla ciebie. Poniosło mnie, rozumiesz? Dymek wyszedł ze streama już. Otworzy czarną skrzynię. Czarną skrzynię wylicytowaliście w trakcie gry. Płacąc za nią, pamiętacie ile? 3200. 3200 zł. Otwieram ją teraz, a w niej jest koperta. Dymek poszedł więcej ze streama i dał bloka. To jest smutne. A w kopercie mam dla was to, co kupiliście za 3200. Dobrze, Dymek jest nadal. Złotówkę. Ta pamiętamy to. A tym razem kupiliście za ile? Za 1000. Tak jest, za 1000 złotych. No co i będzie? Zobaczmy, co będzie. Teraz 50 groszy. No warto się złotówki w górę. Jest koperta. A w kopercie... To jest? Seat Ibiza! Seat Ibiza. Seat Ibiza 2002. Panie Radosławie, na pana ręce gratuluję. Nic tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Wiecie, chcę kurwa. Nie, Dymek, nie, prosto w serce. Dymek dał na billboardę 5 złotych. No i przesadziłeś, wypieprzam stąd. Starzej się bez mnie. Dziadu, jesteś głupi, byłeś, umrzesz głupi. Przepraszam cię, Dymek. To nie moja wina. To nie moja wina, Dymek. To był odruch. Panie Ewo. Pani Agata, Pani Stanisławie, gratulacje! Proszę Państwa, Państwo również mogą wziąć udział w awanturze o kasę. Wyślijcie SMS pod numer 7643 z treści wpisując swoje imię i nazwisko. Do zobaczenia! Ile to auto warte w tamtych czasach, wie ktoś? Były zdjęcie auta. Zazdrościsz, dziadek, że wygrali Seata, bo ty nie możesz autem jeździć, bo ruchu co? Czy ja zazdroszczę? Nie, ja się cieszę, bo Staszek wygrał. Dobra, awantura o kasę 10, obejrzmy. Laścik. Chyba że Dymek nie chce. Dymek zadecyduje. Ale jak tylko napisz nie, to zobaczysz. Ja oczywiście nie zmuszam, tak? Ale muszę widza przeprosić. Bo no dosłownie rozbiłem mu rodzinę. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.